W ciągu tamtego tygodnia rozegraliśmy dwa spotkania ligowe. Pierwszy w środę z drużyną ŁKS, liderem. Przegraliśmy to spotkanie 5-0. Trzeba przyznać, że drużyna ŁKS była na zdecydowanie lepsza. Staraliśmy się jak najdłużej zachować czyste konto, ale niestety nie udało nam się. Już w 12 minucie straciliśmy pierwszą bramkę, w 46 straciliśmy drugą. Kolejne trzy bramki padły w samej końcówce spotkania i tak jak na początku wspomniałem, drużyna ŁKS jest, można powiedzieć, najlepszym zespołem w tej lidze. Widać różnicę klasy zawodników, także może wynik troszeczkę za wysoki, ale na pewno przegraliśmy to spotkanie zasłużenie. Drugie spotkanie rozegraliśmy w sobotę tutaj w Rawie na naszym stadionie. Był to bardzo ważny mecz dla nas, bo graliśmy z zespołem, z którym no, powinniśmy wygrać i tak się też stało. W 86 minucie bramkę strzelił Robert Cukier. Mecz był bardzo, bardzo szybki, emocjonujący. Myślę, że tutaj zgromadzonej publiczności się podobał. Było wiele akcji. My też stwarzaliśmy sobie kilka sytuacji. W pierwszej połowie ich nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie walczyliśmy do końca bardzo ambitnie. Staraliśmy się tą bramkę zdobyć. Udało nam się to w 86 minucie. Potem końcówka też bardzo nerwowa, bo zawodnicy z Duńskiej Woli chcieli mecz wyrównać. Dzięki naszej dobrej postawie w defensywie udało nam się dowieść do końca to zwycięstwo. Zwycięstwo bardzo ważne, bo dające nam jeszcze szansę na utrzymanie w czwartej lidze. Kolejne spotkanie rozgrywamy 30 kwietnia w środę o godzinie 17 w Brzezinach ze startem.